suche i wtórne utonis i a jej objawy i pierwsza pomoc. Objawy suchego i wtórnego utonięcia pojawiają się po wyjściu z wody, na przykład po kapieli w morzu, basenie, a nawet w wannie, najczęściej u najmłodszych. Scenariusz zwykle jest podobny: po powrocie do domu z nad jeziora czy basenu, zatęczone dziecko kabadzie się do bukry skaka, gdzie powoli tonie podczas drzemki. Jak rozpozna objawy suchego i wtórnego utonić a? Jak udzieli pierwszej pomocy? Suche i wtórne utonięcia to nie to samo. Do suchego utonięcia dochodzi wtedy, gdy do nosogardzieli dostanie się niewielka ilość pebynu. Prowadzi to do odruchowego pobudzenia nerwu krtaniowego, a dalej do skurczu jeboni i w konsekwencji do niedotlenienia i utraty przytomności. Z kolei wtórne utonięcia spowodowane jest masywnym obrzkiem pebuc, do którego dochodzi w okresie od 15 minut do 72 godzin od próby ratowania tącego. Do takiej sytuacji mokreska edoj na przykład. Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowany wykazbuje esbon wot morsk z pebuc. Jego samopoczucie wraca do normy. Jednak jeli w drogach oddechowych pozostawa sól, to zaczyna ona stopniowo drak reskani pebuca, powodujce ich obrzka. W związku z tym nazwa suche i wtórne utonicie jest mylca, ponieważ kreska CZ bowiek umiera nie w wyniku utonicia, ale powik bat po podtopieniu czy zachbyniciu si wod. Suche i wtórne utonicia stanowi niemal CZ zegieboszonych utoni do jednego z takich utoni doż, bo w 2013 roku w Południowej Karolinie, USA. 10-letni John Jackson przebywa bzmam na basenie. W pewnym momencie CH bopiec zakrztusi psi odrobin wody, ale chwil później i odwyplup i wróci do zabawy, dlatego nie wzbudzi bo to niepokoju mamy. Kobieta nie nabrała kreska adnych podejrzeń tak kreska e w czasie powrotu do domu, kiedy syn skar kreska e psi, kreska e jest bardzo zatęczony i senny. Es dziba wtedy, kreska e to efekt wyczerpującej zabawy na basenie. Jednak tak naprawdę CH bopiec powoli ton B. John Jackson zmarł w niecałe 2 godziny po wyjściu z basenu. Matka powiedziała ba, kreska e nie przeżboby jej przez giebow, kreska e dziecko mo kreska e chodzi, mówi, rozmawia, gdy jego pebuca wypełnione e z wod. Jak przekonuje, dostatecznie zadba ba o bezpieczeństwo syna na basenie, za bo kreska y ba mu r kawki do pebywania i obserwowa ba go podczas zabawy, podobnie jak ratownicy. Jej zdaniem jest pewne, i kreska nie mogła nic więcej zrobi, aby zapobiec śmierci jej syna, ale ma nadziei. Kreska e poprzez dzielenie się swojej historii, inni rodzice, BDC z ziemi na wakacjach nad wod, BD bardziej ostro kreskani. Jeli twoje dziecko wychodzi z basenu i wydaje się senne lub wygląda, jakby by było w letargu, przyjrzyj się mu bardzo, bardzo dogładnie jeden, apeluje matka CH bobca. Jedź z nim do szpitala lub natychmiast zadzwoń na pogotowie, dodaje. Objawy suchego i wtórnego utonicia, zarówno suche, jak i wtórne utonicia daj nastpójce objawy, K.
kaszel, ból w klatce piersiowej, problemy z oddychaniem, otumanienie, poczucie ekstremalnego wyczerpania, senno, zmiany w zachowaniu, podirytowanie, zniechcenie. W przypadku suchego utonięcia objawy te pojawiają się zaraz po dostaniu się wody do dróg oddechowych, a w przypadku wtórnego utonięcia, w okresie od 15 minut do 72 godzin od dostania się wody do płuc. Do tego czasu poszkodowany czuje się dobrze, nie odczuwa żadnych dolegliwości. Suche i wtórne utonięcie, pierwsza pomoc jeli podczas wypoczynku nad morzem, rzek czy na basenie. Woda dostawa się do dróg oddechowych przez 24 godziny od takiego incydentu, na ale obserwowa, czy nie pojawia się wyżej wymienione objawy. Jeli tak, na ale jak najszybciej zgłosi się na pogotowie.